Ale najpierw, żebyśmy rozpoczęli, to poprosimy księdza prałata o błogosławieństwo. Byśmy mogli to spokojnie, ładnie spędzić na wieczór. Proszę bardzo. Boże, Twoje słowo święca wszystkim. Boże, rozdał te dary tych, którzy je przygotowali i naucz nas dzielić się z innymi chlebem i dobrocią, który żyjesz i królujesz na wieku wieku. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pani Szanowni, witamy Pana starosty powiatu, Pana Andrzeja Bielawskiego. Pana posła, ale przywitamy Pana posła Asta, który zagościł nas tutaj u nas na naszym spotkaniu. No i naprawdę proszę Was do nas. I w tej chwili bym poprosił o zajęcie głosu księdza prałata. Nie przywitałem, przepraszam bardzo. Prosiłem o słowo, dlatego przepraszam, witamy wraz z księdza prałata Zygmunta Zająca. Proszę bardzo. I proszę o zabranie głosu. Nie wiem, czy wymieniać, czy kto pierwszy, ten lepszy. Może zaczniemy od pana posła, tak? Od górnej półki. Od górnej półki. Wołamy do tablicy. Dzień dobry, księże prałacie, panie starosto, panie burmistrz, panie prezesie. Przede wszystkim, drogie panie, szanowni panowie, bardzo dziękuję za zaproszenie na te uroczyste spotkanie. Chcę powiedzieć, że polityka senioralna naszego rządu, no to jest centrum zainteresowania. Tu jest tak, że zdajemy sobie sprawę z tego, że potrzeby ludzi w młodym wieku ciągle jeszcze, ale jednak senioralnym są olbrzymie, a jednocześnie zawsze tak jakoś w tej historii było, że pozostawały na marginesie. Chcielibyśmy, aby Państwo byli w centrum zainteresowania, żeby ten czas jesieni był no, tym czasem i aktywności, i spełnienia różnych marzeń, które się w trakcie życia jeszcze nie zdążyły spełnić, więc to myślę, że jest niezwykle istotne. No, każdy z nas pozostanie też seniorem. Ja też już właściwie zaliczam się, można powiedzieć, do seniorów. Za 4 lata wejdę już w ten właściwy, zasadniczy wiek senioralny, więc po prostu mam nadzieję, że Państwo mnie do swojego grona również przyjmiecie. Póki co jeszcze po prostu trzeba na to zasłużyć. Proszę Państwa, no, z okazji Dnia Seniora chcę Państwu złożyć no, najserdeczniejsze życzenia również w imieniu moich kolegów parlamentarzystów. Chciałbym, żebyście Państwo po prostu cieszyli się przede wszystkim dobrym zdrowiem, ale jednocześnie takim życzliwym zainteresowaniem instytucji państwowych, tak aby po prostu te wszystkie potrzeby, które Państwo jako społeczność, jako klub seniora, jako taka zorganizowana grupa i bardzo ważna we Wschodzie, żeby to było dostrzegane. I oczywiście spełnienia wszelkich marzeń, wszystkiego najlepszego. Drobne prezenty też przyniosłem dzisiaj, bo zawsze ten Dzień Seniora jest taką okazją, żeby wręczyć prezenty. Kwiatek, nie wiem na czyje ręce mam złożyć. Na ewentu i na ręce pana, ale tutaj na... Proszę bardzo. Ja wiem, że w klubie parlamentarnym
jest zawsze taki kłopot, że nawet jak jest dużo ekspresów przelewowych, to zawsze jest za mało. Także myślę, że w klubie seniora ekspres przelewowy do kawy. Jeszcze jeden się przyda. Proszę bardzo. Jeżeli po kolei, to może po kolei, czy może pani burmistrz teraz poprosimy, bo połowy siedzi, to proszę bardzo szybciej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mili seniorzy, w tym tygodniu mamy już po raz kolejny okazję, przyjemność spotykać się z wami. W poniedziałek było takie przepyszne święto, na którym zdegustowaliśmy no, masę przepysznych produktów, które sami Państwo przygotowaliście. Dzisiejsza msza święta i kazanie tak naprawdę podniosło poprzeczkę wypowiedzi na tyle, że nie wiem, co mogłabym dodać. Mam taką refleksję, że żyjemy w miłych, takich spokojnych czasach, można by rzec. I właściwie to, co chciałabym Państwu powiedzieć, to to, że życzę Wam, abyście mieli ten spokój na co dzień, żebyście czuli się potrzebni, wbrew temu, co czasami się słyszy, że nie wiem, człowiek, senior, niepotrzebny, tak jak dzisiaj ksiądz proboszcz miał okazję powiedzieć. Ja zaprzeczam, jesteście Państwo naprawdę potrzebni, jesteście wzorem, pewnym standardem, do którego dążymy. Dziękuję Wam za Waszą obecność i za to, że macie taką wiedzę, której mi niestety brakuje, której nie wyczytam z żadnych książek, nie zdobędę na żadnych studiach, także Wasza wiedza życiowa jest bezcenna. I Panie Jerzy, pozwolę sobie na Pana ręce jednak włożyć kwiat symbolicznie otulony masą ciepłych życzeń zdrowia i szczęścia dla Was wszystkich. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To są kwiatki dla Was wszystkich, dla wszystkich seniorów naszego ugrupowania, nie tylko dla mnie. Proszę bardzo. No, Panie Starosto, nie ociąga. Zabrałacie, Panie Pośle, Panie Burmistrz, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Ja pozwolę sobie w kilku zdaniach może taki raport złożyć z działalności, bo mija rok od czasu, kiedy przyjęliśmy odpowiedzialność za powiat. I w kilku zdaniach postaram się przedstawić, co w tym czasie zrobiliśmy, co planujemy dalej zrobić. Szanowni Państwo, w poprzednim roku pozyskaliśmy dotację na poziomie 60% na remont drogi powiatowej relacji Kondratowo-Stare Drzewce. Ta droga jest w trakcie realizacji. W poniedziałek firma budowlana wchodzi na budowę. To jest wartość kosztorysowa zadania 4 800 000 zł. Nam się udało to zakontraktować za 3 285 zł. Pozyskaliśmy na rekordowym 80% poziomie dotacje na remont dwóch następnych ulic powiatowych. To jest ulica Daszyńskiego we Wschowie i ulica Polna. Tutaj dziękuję za wsparcie panu posłowi, bo to wsparcie panu posłowi to udało nam się to dofinansowanie otrzymać na tak wysokim 80% poziomie. Ponadto finalizujemy dotację na modernizację boiska w liceum ogólnokształcącym, gdzie powiat jest organem prowadzącym do tej szkoły. Pozyskaliśmy środki na modernizację kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej. To jest dom sióstr Elżbietanek, który realizuje zadanie powiatu i prowadzi ten DPS. Pozyskaliśmy kilka innych drobnych, to już nie będę wszystkiego wymieniał, ale tak z grubsza chciałem to przedstawić. Oczywiście mamy jeszcze dużo, dużo większe plany i w najbliższym roku chcemy je realizować. A korzystając z okazji, jeszcze również tutaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, dużo humoru, realizacji do tych marzeń, których jeszcze nie udało się tutaj Państwu zrealizować. A na ręce Pana Prezesa pozwolę sobie przekazać tutaj taki słodki upominek. Panie Prezesie, bardzo proszę. I życzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy jedną sprawę. Mamy życzenia pozdrowienia od naszego kolegi Wojtusia. To jest nasz honorowy członek. No, niestety o nim trudno by było nam zapomnieć.
i tak się złożyło, że dotarło mi pismo od niego, od pana Wojtka Kuryło, żeby odczytać skierowane do was wszystkich. Ja nie odczytam, bo się szybko denerwuję, wiecie o tym, później będę się jąkał, że proszę żonę. Co do kona. Ja się wtedy denerwuję i co będzie? Szanowny pan Jerzy Łakowy, prezes Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Charytatywne, Zarząd Miejsko-Gminny we Wschowie. Szanowni państwo, na początku pragnę bardzo serdecznie przeprosić za moją nieobecność. Wierzę, że w niedługim czasie będę mógł, jak to miało zawsze miejsce, spotkać się z państwem osobiście. Szanowni państwo, drodzy seniorzy, z okazji Dnia Seniora pragnę złożyć państwu płynące z głębi serca życzenia dobrego zdrowia oraz samych miłych chwil w całym dalszym życiu. Niech państwa dni i lata będą naznaczone troską i miłością najbliższych oraz szacunkiem wszystkich, którzy was otaczają. Zasłużyliście na to swoim życiem, pracą i oddaniem rodzinie. Dzień ten to szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. To seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. Szanowni seniorzy, życzę wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha. Niech każdy dzień dostarcza państwu wiele radości i uśmiechu na twarz. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem dla niespełnionych marzeń i zamierzeń oraz właściwego wykorzystania życiowej wiedzy. Wszystkiego dobrego dla państwa i państwa rodzin. Pozdrawiam serdecznie, z wyrazami szacunku, Wojciech Kuryło, radny powiatu wschowskiego. Panie kolego, proszę swoją powinność czynić. Yeah.
Na co mi jeszcze stać? Dziękuję.